Siema. Jak tam się oglądało galę? Spartiatics! Kiedy ja wychodzę? No, muszę najpierw znaleźć kogoś, komu bym chciał dopieprzyć, a potem mogę myśleć o tym, czy wychodzi. Ty, nie za głośno jest to gówno? Gala śmiechowa Loża Nudy? Gorsza niż poprzednia, ale były fajne momenty. Nie raz. I nie dobrze. Widziałem, dużo było retransmisji, bardzo było dużo tych... Boże, było tak łatwo... Nie wiem, Bogsdal ciągle gada, że ogarnia te retransmisje i tak dalej, żeby tego nie robili, a wystarczy wpisać na YouTubie FMMA i wyskakuje za darmo. To jest trochę paranoja. Ale i tak gadali, że pobili rekord pay-per-view. Że było więcej niż na tej i pierwszej i drugiej razem wziętych. W ogóle ta walka Linkiewicz tej drugiej, one były, tam wszyscy byli tacy, nie wiem czy zwróciliście uwagę, była ta walka tych kobiet, wszyscy byli tacy wysocy w tym ringu, wszyscy, i to wyglądało jak walka karłów. Nie wiem, mi się to tak dziwnie oglądało, naprawdę, to w dupę była walka karłów i nie mogłem na to patrzeć, dobrze, że tak krótko to trwało. Ale wszyscy byli tacy wysocy, paranoja to była, straszliwa, w dupę, naprawdę. Mini Majka tylko brakowało, żeby w komuś balachę wyciągnął. Kurde, ten Filipek też mnie zawiódł. Naprawdę, a chłop co walczył z Filipkiem, to on gadał chyba, że za bardzo nie trenował do tej walki, nie? Że też ten Filipek przegrał. Boże, jak mnie Filipek zawiódł. Ale poczekajcie, wezmę, odpalę tabelę walk, bo ja nie pamiętam już co się działo. Daj ktoś link do tej tabeli, gdzie to jest? A ty czekasz, ty. Co się dzieje? Filipek powinien wygrać tamta walka. Powiem ci tak, co do werdyktów sędziowskich, bo Filipek chyba sędziowsko przegrał, nie? Z tego co pamiętam, to były gorsze. Jak się w dupę włączało? Karta walk. Dobra, wypieprzane w te karty walk. Powiem wam tak, bez muzyki ma być? No dobra, będzie bez muzyki. Obiecałem ci, już zagramy, zaraz gramy, Mateusz, zaraz, zaraz. O, jest. A nie, w dupę, to nie jest to chyba. Luj, może być nawet ta karta walk. W sumie wszyscy walczą tak samo gówniano. Ale powiem wam tak, dobra, z głowy będę leciał. Najbardziej kontrowersyjna walka, oczywiście Polak. Polak z tym chłopem, co miał dredy, tym bokserem. Pamiętacie, która? Na punkty, co wygrał Polak. Kurde, w dupę. Powiem wam, że ja się zdziwiłem bardzo. Naprawdę. Nie wiem, czy to chodzi o to, że... Znaczy nie wiem, jak to nawet powiedzieć. W dupę, no ja nie liczyłem tych punktów, nawet nie wiem jak się liczy, więc wiecie. Ale no jak tak patrzy Kowalski typowy, co przed telewizorem siedzi, no w dupę. No ta walka była według mnie jednostronna. Nie wiem, jak to możliwe, że wygrał ten Polak. W sensie 100 tysięcy ludzi miał chłop na YouTubie, na retransmisji, naprawdę? W dupę! Alem reklamy puścił na te koła. Nie, powiem tak, Polak. Znaczy, to nie jego wina, że sędziowie są tacy, ale generalnie myślałem, że on spadnie w pierwszej rundzie i znokautowany będzie. Naprawdę sobie ładnie poradził. Boże, święty, że on w ogóle to wytrzymał i naprawdę kilka razy zasadził konkretną bułeczkę. Więc wiecie, niby tak powiesz, że Polak był gównem, ale dla mnie dobra to była walka. Tak jak Palasite na końcu. Kumasz, chłopie, że Palasite przetrzymał jakoś to. Też się zdziwiłem. Ja w sumie, jak już widziałem, że druga runda się kończy i samu nie wygrywa, to sobie mówię, kurde, ty, może Palasite go jeszcze skończy, fajnie by było, bo i tak mu tak dobrze idzie, że wiesz co chodzi? Jak w filmach, nagle zwrot w dupę od 180 stopni. No, wyszło oczywiście przewidywalna rzecz, że i samu wygrał, no ale jednak ten 1% poszedł dla Palasite'a więcej w górę. Wygrał normalnie, Casio punkty za zwykłe ciosy tylko miał, a Polak za dwa... zakopy, za dwa powalenia itp. Nie wiem, nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. No mówię, nie wiem ile są punktowane obalenia. Z tego co sam słyszałem, to obalenia są dużo więcej punktowane niż ciosy. Ale nawet komentatorzy się zdziwili, tam Adbuster był. Nie wiem, czy Różal coś mówił na ten temat? Jestem ciekawy, że coś mówił. Jak wam się Loża Szyderców podobała z Ksajo i Parisem Platynowym? Kumacie, chłop pisze tak. Jakiś typek robił retransmisję. Znaczy, jakiś typ streamował na YouTubie galę FMMA i jakiś drugi typ na YouTubie streamował chłopa, co streamuje na YouTubie galę FMMA. Kumacie, jak w dupę, a co tu chodzi? Jeden streamuje chłopa, co streamuje FMMA. I ten, co streamował FMMA jako pierwszy, pisał, że tamten mu content kradnie i zgłaszali mu w dupę streama za to, że mu streamuje streama. Co?
Dobra, jak wam się podobała ta loża szyderców, powiedz. Znaczy, nie porównujmy do poprzedniej, tylko powiedzcie, czy wam się podobała i jak tam. To nie jest ta gala. Nie podobała się nudy jak luj, w ogóle niepotrzebny, jak i te koncerty. O Jezu, nie przypominaj mi o koncercie kamerzysty. Ja miałem nadzieję, że go nie będzie, naprawdę. Bo nigdzie nie było napisane, miał być tylko Sarius. Boże, w dupę, jak ja zobaczyłem, że ten kamerzysta tam wychodzi, to się za głowę złapałem. Ale trudno, no. Dzieci w sumie kupiły bilety, no to mają kamerzystę, no w pakiecie wszystko. To jest tak, jak kupujesz zestaw w McDonaldzie, powiedzmy podwójny McRoyal, no to tą kolę dostaniesz tak czy siak w dupę. Kumasz, o co chodzi. No i niestety kamerzysta był taką dodatkową Coca-Colą do mag zestawu, tylko że wygazowaną w dupę i Coca-Colą zero bez lodu i jeszcze ci podali gąbce, żebyś sobie wycisnął do mordy tą Coca-Colę, a nie w kubku. A Malczyński Ferrari? Malczyński Ferrari? Ten to jest, tak? A, to ja mówiłem, że ten ma duże szanse na wygraną. Kurde, chłopie, on w ogóle nie trenował do tej walki? Jezus Maria, jak ten Malczyński się przygotował! Naprawdę, ten chłop taki progres zrobił! No przegrał ten chłop, przegrał! Ja mówię, że zrobił progres Malczyński. Naprawdę, kozacko, Boże. Malczyński, bardzo. Jezus Maria, ładnie się napieprzał. Nie wiedziałem, naprawdę, że tak, bo ja myślałem, że ten chłop będzie taki agresywny, będzie wpadał w Malczyńskiego, żeby skrócić dystans i go walić na łeb. A wyszło tak, że chłop nawet nie mógł podejść do niego, bo takie bomby dostawał. Naprawdę, niesamowita rzecz. Ej, co tam dalej? Pisz tą kartę walk, chłopie, co pisałeś na czacie, bo ja już nie pamiętam, co ty pisałeś. Bonus! Szkoda mi tego bonusa! Z taksi złotówą. I szkoda mi też taksi złotówy, że nie mógł się wykazać, to po pierwsze, i po drugie bonusa. Szkoda chłopa, no. Nie zdążył drugi raz zareklamować serwera w Minecraft. To jest dopiero w dupę smutne. No i kto będzie teraz grał na serwerze PvP? Najlepszym w Polsce. Palasite? Bardzo fajna ta walka. Dobrze, że taka wyszła. Ja się bałem, że będzie to gorsze, że i sam go znokautuję. Kurde, naprawdę. Może dlatego było trochę nudniej na tej gali, bo były. Wszyscy to wzięli na serio, poza tymi takimi koksami dwoma. To było gówno walka, ale to nieważne. Poza tymi dwoma koksami, to wszyscy tak na poważnie, no i bonusem. Wszyscy na poważnie do tego podeszli. Naprawdę. To był w dupę taki tryhard. Hasan Wiewiór? To był ta pierwsza walka. Kto tam wygrał? Już nie pamiętam. Wiewiór? Na punkty, nie? Na punkty chyba wygrał. Fajna też walka była. Ale taka. Powiem szczerze, jak na pierwszą walkę nieźle rozkręciła galę. Myślałem, że będzie gorzej się zaczynać. Zacznie to MMA, takie wiecie. Ale fajna walka była. Taka bardzo sportowa. Krycha Ruby? W ogóle nie pamiętam tej walki. Nawet nie wiem, kto to jest ten Ruby. To jest ten chyba Diss, ale w ogóle nie. Nie wiem, chyba jakiś knockout tam był, ale w ogóle jakaś taka, wiesz, poboczna walka. Cassio Polak to gadaliśmy, kontrowersyjna walka. Przecież ludzie tu piszą na czacie, że wygrał na punkty słusznie. Nie wiem, ale może macie rację, że wygrał słusznie, no nie wiem. Dla mnie nawet nie liczy się to, czy on wygrał przez punkty, czy w dupę przez wszystko, tylko nieźle Polak wytrzymał tą walkę. Myślałem, że zostanie znokautowany w pierwszej rundzie. Chłop się postarał. Fajne to było. Ja oglądałem walki na normalnym, ale loże szyderców oglądałem pomiędzy walkami. I gorsza niż na poprzedniej gali loża szyderców. Ale były fajne momenty. Dużo fajnych momentów było, mimo wszystko. Poprzednia loża szyderców była taka, że nawet się nie wiedziałem, czy zmieniać, nawet podczas walk, na komentowanie tam Różala i tak dalej. Ale zmieniałem, bo Różal komentował. Gdyby Różala nie było, to bym nie zmieniał w ogóle. Na tej gali zmieniałem na walki i w sumie dużo oglądałem. Nie loży szyderców też. Ale loże też oglądałem, fajna była mimo wszystko. No wiecie, to też jest taka sprawa, że Ksajo dopiero wrócił i się nie rozkręcił nawet. Więc no było trochę do przewidzenia, że to trochę tak wyjdzie. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi. No ale mimo wszystko fajne. Raz jest gorzej, raz jest lepiej. Ksajo dopiero wrócił, wydaje mi się, że to jest też główny jakby powód, czemu tak jest. Ale nie wiem, może nie. Na wózku był taki chłop, no. Paweł chyba. Fajny ten chłop był. On takie riposty sadził. A Łukasz. Łukasz. Takie riposty sadził, że to luj, naprawdę. Chłop ma przyszłość przed sobą. A w ogóle nie słyszałem historii tego Łukasza, bo on tam chyba jej nawet nie mówił. Ale on ruszał nogami na tym wózku. Także o co chodzi? Ktoś tam wie, jaka jest historia tego Łukasza? Ty, ciekawi mnie to, co w ogóle powiedział Palasite, że on miał tą kontuzję. Naprawdę, bo ładnie sobie radził. Wiecie co? Jak będzie następna gala i
bardziej się przygotuje Palasite. A czyli Samu też się na pewno bardziej przygotuje, bo widzi, że jednak Palasite to nie jest gówno, jednak zrożna takie o. A może być ciekawie. Jak do loży weszła ta Klaudusiek, czy Luj wie kto, albo Czuks, to wyszedłem szybciej niż stary po fajki. A właśnie powiem ci, że ja czekałem na takie momenty, bo fajnie było, tylko liczyłem na taką jeszcze lepszą konfrontację Ksajo i Parisa versus na przykład ten Doknes przyszedł. Ale chłop chyba nawet powiedział, że robi dla siana w sumie ten content, więc chociaż szczery, nie? No ten od Minecrafta, chłop. Tam w ogóle... Nie wiem, czy widzieliście, była jakaś dziewczyna tego Czuksa, była. Ja pierdziele w dupę, ty. Ona miała 15 lat chyba. Jezus Maria, chłopie. Ja już nigdy nie będę się dziwił, jak chłop pomyli i powie, że nie wiedział, że miała 16. Że nie miała 16 lat. Już nigdy tak nie powiem. To rozumiem, że można się łatwo pomylić. Ja myślałem, że ona ma 18 lat, bo więcej. TikTok robi czy coś, nie wiem, ja nie wiem kto to jest, ja w ogóle w tym... Nie siedzę w tych tematach, TikTok, w Instagramie też nic, tylko YouTube'a obserwuję i Twitcha. A po co był zwariowany Marcin na loży? Powiem ci tak, tu jest zwariowany Marcin, to nawet go nie widzisz, a ten chłop na loży to też go nie widzisz, ale jest tutaj. To jakbyś porównał skuter do w dupę Harley'a jakiegoś amerykańskiego. A to chodzi, że obelenia są kilkukrotnie lepiej punktowane niż zwykłe ciosy. Polak obalił w dwóch rundach i wygrał. Ty, a jak tak wychodzisz do walki, obalasz typa z bomby, a potem tylko uciekasz po ringu całą walkę, to wygrywasz i tak? Pokcząp. Wyobraź sobie taką technikę, że smarujesz sobie całe przedramiona masłem i bicepsy, klatę też, i chłop cię chce obalić, ale się przewraca przez ciebie i sędzia mówi, o, ale go obalił ładnie chłop. Masz ksywę w ogóle Delma też i te obalasz wszystkich. A i wygrywasz wszystko tym. Fajne nawet. Była jeszcze jakaś walka, bo nie pamiętam. Jedyne co pamiętam z tej gali, piłem sobie na tą galę Coca-Colę dwulitrową ponad 2,25 i paczkę lejsów, taką dużą była promocja, to wziąłem. Bez promocji mnie wziął, chłopie wolą ziemniaki surowe jeść. Siedzę sobie z tym jedzeniem, o, jakoś o 19 zacząłem to jeść, jak już się zaczęło to studio i mówię, dobra Luis, zamawiam McDonalda. Włączyłem Uber Eats, zamówiłem 20 tych McNuggetsów, ale mówię sobie, sprawdzę ile to kalorii ma, nie? Sprawdziłem 1000, mówię, ja pierdzielę w dupę. Mało, nie? 1000 kalorii, chłopie? Damówiłem jeszcze jakiegoś burgera, co ma 600, czy tam 500. Się tak nażarłem tym, że to luj. Nie wiedziałem, że 1000 kalorii w tych McNuggetsach to jest tak dużo. No, ale się najadłem tak bardzo, że nie że prawie umarłem. Ale fajnie było i tak, i się dobrze bawiłem. Muszę schudnąć, bo Ksaj jest chudy? Ja chyba ważę tyle, co on teraz, nie wiem. Rzucił do mojej wagi pokcząb. Mogę się w końcu z nim lać, chyba dlatego schudł. Chciał się ze mną napieprzeć chyba, co? Marcinek? Zrzucał, żeby się Loża Szyderców, nie wiem, nie była głównym czat. Była słabsza niż poprzednia, to prawda. Ale była lepsza niż na pierwszej gali i nie powiesz, że nie. Bo ja na pierwszej gali nawet tej loży nie oglądałem. Była podobno głównym i to takim najgorszym. Także luj, progres. Porównanie do pierwszej. Pokczam. Widzisz, jakie plusy wynajduję? Najważniejsze w życiu to szukać plusów, nie minusów. Szukaj plusów, synek, bo minusy cię zgubią. Wiesz, co mogłoby przebić Loże Szyderców z poprzedniej gali? Jakby sobie szedł kamerzystą, znaczy tam, korytarzem kamerzysta, by go zawołali, zgasili światło w tym pokoju Loży Szyderców i go tak przekopali konkretnie. Potem zapalili i zdjęli mu maskę i na... A nieważne już co, w dupę bana dostanę. Żartuję, kocham w ogóle jego muzykę. Ale banger. Nie no, tak bronię tej loży w dupę, bo mi się nawet podobała. Momentami, ale też były momenty takie, że no nie wiedziałeś czy to wyłączyć. Czy pójść się wystrać, wrócić i może zacznie się coś dziać, wiesz co chodzi. No różnie, no w dupę, no bywa. No nie mogą być ciągle dymy, zrozumcie to. Chociaż mogłoby być więcej, ale były momenty... Naprawdę fest dobre i tyle. Kumacie to? Ksaj niedawno wrócił. Nawet nie miał szansy po pierwsze. Znaczy no nie wiem po co ja tak... Jak ja sobie zrobiłem raz przerwę. Chyba z półtora miesiąca. Potem znowu streamowałem. To też się czułem w dupę jak... Bym pierwszy raz w życiu odpalił streama. On co odpalił wczoraj. Tam przedwczoraj kiedy on odpalił tego streama. No też nie miał się kiedy rozhulać chłop. Tak mi się wydaje. Ksaj wydał 30k na studio i musi siano odzyskać. O jest. O, jest! Fajne. Ja pier...
Ale nie widziałem tych memów. A, Talent z Gwiazdami robi. Bo ten, w dupę Gimper, racja. Dobra, co wolicie? Taniec z Gwiazdami czy Fame MMA? Dobra, odpowiedzcie. Bo w sumie Taniec z Gwiazdami to jest takie jakby Fame Dance, o, samo. Tylko, że się nie biją, a tańczy. Fame Dance, ale w dupę oszukańcze. I co? Gdzie jest w dupę ten Agustin Egurola, który mówi, że ale gówno jest ten taniec z gwiazdami, bo tam friki tańczą. A chłop w ogóle 2 miesiące trenuje taniec i tańczy w dupę frik zapieprzony. U nas to na gali You Can Dance to sami profesjonaliści tańczą. A tam friki przychodzą. Czemu tak nie mówią? O tańcu z gwiazdami. A KSW tak mówi o Fame MMA. O co w tym chodzi? Czym to się różni? Ja mam kogoś wyznać na Fame MMA. Arkwell, oficjalnie do ciebie mówię teraz. Właśnie skończyło się Fame MMA 3. Obejrzałem. Mówię sobie w dupę, co to za problem machać rękami do przodu i na boki. Zwłaszcza w twój łeb. Bo jeszcze w powietrze trudniej, bo nie masz co trafić. Ale chłopie, jak masz przed sobą taką mordę, to w sumie aż w dupę z radością machasz tymi rękoma jak cepami. Także tylko zaprezentuję na McNuggetsach. No, widzisz jak się wgniotło? A zwróć uwagę, twoja głowa jest bardziej pusta, więc wgniotłaby się jakieś 3 razy bardziej. Także weź na to poprawkę, przemyśl, czy chcesz zarobić siano za 3 miesiące w szpitalu i daj znać. Ja już się zapisuję na treningi Muay Thai. Od jutra zaczynam. Tylko w McDonaldzie zjem śniadanko, potem Skąd on zaczynam się naprawdę. tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łyb.